Dobra, uwaga, robimy. Proszę, cisza, kamera. Dobra, zapisz. 31202. Cisza, cisza. I... akcja! Pomyślałem o tym, że to jest super, że był opiekun, a startujemy w Dzień Opiekuna. Dokładnie tak. To jest, dzisiaj, to jest ideolo. Z takim małym wzruszeniem nawet. No. Patrzymy, jak wyjeżdżaliśmy rano i patrzymy. Nie, to jest w ogóle, mówię, a to nie wyszło, wie, znaczy wyszło, no tak miało być. Nie. Więc startujemy z kolejnym Rafałem Obity. Dzień Opiekuna. Ale naprawdę, to piękne. Dobry, szanowny ekipu, tutaj pan producent. Dzień dobry, dzień dobry. Tak, więc tutaj chcielibyśmy się scenę przesłuchania. Mamy spotynowane już ścianę, naprawiliśmy, wszystko jest. Rozstawiamy się. Uwaga, zajmiemy jest mapa. Jest, jest, jest. Jest jasny właśnie, nie, tak. Nie mam orange'a, często mam. No to nie, takie fest. Tak, no tutaj jest pokój, w którym się będzie odbywała rozmowa dwóch sióstr. Ale zacznijmy od początku. Cześć kochani, dzisiaj bardzo nietypowy dzień. Wstaliśmy wczesnym rankiem, żeby przyjechać do Warszawy na plan zdjęciowy, uwaga, uwaga, nowego filmu. Tym razem będzie to film historyczny, rodem z lat 80. Film Znak Sprzeciwu, opowiadający historię młodych ludzi ze szkoły we Włoszczowie, gdzie oni postawili się komunistom w obronie krzyża. To, co się tutaj dzieje, jest częścią szerszego planu, naszej wizji w Stowarzyszeniu Rafael, w której chcemy realizować każdy kolejny film jeszcze lepiej niż poprzednie, żeby piąć się cały czas wyżej. W tej chwili jesteśmy już na etapie 6. filmu. Dzisiaj możemy rozpoczynać pracę dzięki temu, że film Opiekun, który pojawił się w kinach w zeszłym roku, wygenerował środki, które umożliwiają tworzenie kolejnego filmu. Ale to nie jest tak, że filmy tworzą tylko filmy, ponieważ zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy, aby te środki, które generowane są jako przychód z filmów poprzednich, wspierały także inne przedsięwzięcia i tak pod koniec zeszłego roku dane nam było wesprzeć Stowarzyszenie Pomoc i siostrę Annę Bauhan, która pomaga osobom, które są ofiarami handlu ludźmi. Oraz zrealizowaliśmy kampanię promocyjną filmu Powołany 2, który być może znasz i który cały czas jeszcze jest w kinach. To, co tutaj widzisz, to jest tak zwany próbny dzień zdjęciowy, który realizujemy po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób ekipa produkcyjna będzie współdziałać ze sobą, bo to nie jest takie proste, połączenie kilkudziesięciu osób w pracy, podczas gdy bardzo ważne jest to, żeby to wszystko, co się dzieje, możliwie najlepiej wyglądało, aby dźwięk był dobry, światło było dobre, cała organizacja była świetna, no bo dzięki temu będziemy mogli wprowadzić później do kin film naprawdę pięknej jakości. Jeśli tutaj coś będzie szwankowało, coś pójdzie nie tak, albo będą opóźnienia, no to najzwyczajniej w świecie będzie film gorszym filmem, albo będzie droższym filmem, bo te opóźnienia też są niesamowicie ważne, bo za to wszystko trzeba będzie zapłacić, więc współpraca całego zespołu jest niesamowicie ważna. Przygotuj się na podróż w czasie, gdzie odważna młodzież postanowiła stawić opór twórcom nowego świata. Świata bez Boga. Cała akcja wydarzyła się w 1984 roku, kiedy do szkoły we Włoszczowie dotarła akcja dekrucyfikacji, to znaczy nakazano zdjęcie krzyży, a to była pochodna wcześniej podjętej decyzji, aby opiłować katolików. Uznano, że w przestrzeni publicznej nie ma miejsca na symbole religijne. I tak nikt się nie spodziewał, że opór nastąpi wśród tych, którzy nie zdawali się być niebezpieczni. W momencie, kiedy uczniowie szkoły we Włoszczowie dowiedzieli się, że mają krzyże być zdjęte, stanęli w ich obronie. I to rozpoczęło całą serię wydarzeń trwających kilkanaście dni oporu i stawiania sprzeciwu władzy komunistycznej, która no, pozwoliła, żeby w ostatecznym efekcie te krzyże wróciły. A włoszczowska młodzież doskonale pokazała, co należy robić w momencie, kiedy próbuje się zniszczyć ich wartości. I w przeciwieństwie do wielu dorosłych osób, którzy woleli się zdystansować, siedzieć cicho i nie wychylać, oni stanęli na wysokości zadania i tak naprawdę zachowali się jak trzeba. Głównym bohaterem całej historii jest Alicja Groszek, maturzystka, która wraz ze swoimi koleżankami i kolegami ze szkoły stawili opór komunistom, co zresztą jest bardzo ciekawe z punktu widzenia tworzenia filmu, ponieważ główną bohaterką w filmie musi być młoda aktorka. Zaprosiliśmy do współpracy Sarę Lityńską.
Niestety ekipa pracowała do późnej nocy i nie udało nam się porozmawiać z główną bohaterką, ale złapaliśmy ją kolejnego dnia podczas sesji zdjęciowej do tego filmu. Nie mogłem nie zapytać Sary o Alicję Groszek, czyli o główną bohaterkę, którą ona ma zagrać w filmie, z którą one już jakiś czas temu się poznały i zaprzyjaźniły. No i mamy Sarę Lityńską, otwórczynię roli głównej w naszym filmie. Saro, jesteśmy po pierwszym dniu zdjęciowym. Jak wrażenie po tym dniu? Było fantastycznie. Jak wróciłam do domu, od razu zasnęłam. To był bardzo długi i męczący dzień, ale wspaniały, ponieważ to był pierwszy kontakt z ekipą, która jest cudowna. Grasz osobę, która żyje, z którą się poznałaś, z którą już rozmawiałyście, spotkałyście się. No myślę, że to jest też pewna taka większa odpowiedzialność, nie? Grasz. Zdecydowanie. I to jest chyba w tej roli najtrudniejsze, ponieważ najtrudniejszym właśnie zadaniem dla mnie, aktorskim, jest zagranie kogoś, kogo poznałam, z kim się skonfrontowałam i ten ktoś będzie się konfrontował z tym, co ja zrobię, jako on. I strasznie trudne jest to dla mnie, ponieważ mam do zagrania czas, w którym mnie nie było, o którym wiem jedynie z opowieści. Już teraz chciałem Ciebie zaprosić do wsparcia tej inicjatywy, po to, żebyśmy mogli stworzyć kolejny, szósty film, dzięki któremu media stają się jeszcze bardziej chrześcijańskie. Dzięki wielkie za wszystko, miej się dobrze, pozdrowienia i mam nadzieję do zobaczenia.